przedstawić tym, dla których jest to postać widziana po raz pierwszy, a tym, którzy przyszli tutaj z tego powodu, że to jest właśnie on, Wojciecha Zamiarę. Czym się pan kierował, tworząc swoją sztukę? Nie wiem, czy to jest sztuka, wiesz, to pierwsza rzecz, ale często jest tak, że ma się jakiś pomysł, chce się go zobaczyć, po prostu go się realizuje. No i to jest próba zobaczenia tego projektu, bo ja w domu nie mam tyle telewizorów. Czy lubi pan to, co robi? Jak robię, to przeważnie się męczę, więc nie lubię. Ale wiesz, jest taka próżność w człowieku, że później przychodzą z kamerami i świecą w oczy i w ogóle, o, super. Te prace są robione chyba w ciągu ostatnich 3 lat w różnych miejscach. Głównie w Gdańsku, u mnie w domu, ale też w Bydgoszczy, gdzie kiedyś mieszkałem i mam dużo przyjaciół i prosiłem ich o to, żeby tam skorzystali, ale też trochę jest w różnych domach prywatnych, bo to niewiele warunków potrzeba, żeby to zrealizować, więc czasami u kogoś w domu to robiłem. Takie zdjęcie z podstawówki, z pierwszej klasy podstawówki, cała klasa, 30 parę osób stało na schodach. I chciałem, żeby położyć w tym miejscu 30 parę telewizorów i włożyć te głowy tam do tych telewizorów. I sobie pomyślałem, że to byłoby zabawne. No i tak w pewnym sensie to dalej tak jest. To dalej są moi koledzy, koleżanki. No tyle, że nie z podstawówki, bo tam z tamtymi mam mniej kontaktu w tej chwili. Samo nagranie trwa od pół godziny do godziny, plus herbata i chwila rozmowy. A później trochę trzeba posiedzieć przy komputerze. Głównie komputer pracuje, ja to wtedy słucham sobie bajek, a on tam pracuje, przelicza kodeki i zmienia kompresję i takie rzeczy. Więc to nie jest jakieś kłopotliwe specjalnie. Czasami się da zrobić nawet 2-3 nagrania dziennie, całe kompletne. A później przez miesiąc się robi coś zupełnie innego, zarabia się pieniądze albo chodzi się do mnie gdzieś na spacer. Później wraca się do tego, no to nie wiem ile to czasu, tak razem 3 lata. Artystą jest każdy. Ja dzisiaj robię za artystę, to znaczy stoję po tej stronie, świecą mi w oczy. Odwróćcie lampy, będziemy mieli odwrotną sytuację. Nie, odwróć, no. Co?